Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Ukraiński minister polityki rolnej i żywności Nikołaj Solski w wypowiedzi dla magazynu Forbes zapowiedział, że władze Ukrainy mogą wprowadzić zakaz importu produktów rolnych z Polski w odpowiedzi na rolniczą blokadę granicy. Zdaniem władz ukraińskich ta blokada jest w cudzysłowie sztuczna i ma rzekomo służyć interesom, interesom Rosji. Decyzja o ewentualnym zakazie importu polskiej, polskiej żywności ma zapaść w ciągu dwóch tygodni. Minister Solski odmówił podania większej liczby szczegółów. Powiedział, że jest to delikatny temat i że nie chce na razie tego Komentować. Władze Ukrainy jak dotąd nie zdecydowały, jakie środki ograniczające import z Polski mogłyby wprowadzić, ale tutaj możemy w ukraińskich mediach przeczytać, że rozważany jest zarówno częściowy, jak i całkowity zakaz importu polskiego nabiału i owoców na Ukrainę. Zresztą Forbes też powołuje się na swoje kontakty w ukraińskim rządzie i potwierdza właśnie, że rozważany jest albo częściowy, albo całkowity. Zakaz nabiału i owoców z Polski na Ukrainę. Natomiast też warto przyjrzeć się tym przekazom, które idą z ukraińskich ważnych. Ważnych instytucji, jak na przykład Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, które to centrum stwierdziło, że blokowanie granicy z Ukrainą przez polskich przewoźników, a następnie obecnie rolników, szkodzi przede wszystkim, jak to napisano, polskiej gospodarce, ponieważ Ukraina jest największym partnerem handlowym Polski wśród krajów spoza, spoza Unii. I też warto zauważyć, iż minister, minister Nikołaj Solski mówi o tym, że zamierza prowadzić aktywne negocjacje ze stroną Polską i na podstawie ich skuteczności, jak to, jak to określił, ma dopiero podejmować określone decyzje. Natomiast minister rozwoju społeczności terytoriów i infrastruktury Ukrainy, Oleksandr Kubrakow, powiedział, że nowe protesty w Polsce, mówimy tutaj o protestach rolników, są, jak to określił, nieuzasadnione. Nieuzasadnione. Jego zdaniem w styczniu bieżącego roku Ukraina wyeksportowała tranzytem przez Polskę 300 tysięcy ton produktów rolnych, natomiast morskim korytarzem zbożowym miała, jak to określił, cytuję, w ostatnim czasie wyeksportować około 17 milionów ton produktów rolnych. No, te dane podawane przez stronę ukraińską są mocno nieprecyzyjne, zresztą różnią się od tych informacji, które podają sami polscy, polscy rolnicy. Wyraźnie widać tę nerwowość strony ukraińskiej, widać chociażby to po wypowiedziach wspomnianego ministra Aleksandra Kubrakowa, który mówi o tym, że sytuacja jest krytyczna, że cierpi cały eksport ukraiński. Natomiast oczywiście w żaden sposób nie porusza problemu polskich rolników, polskich konsumentów. Zalewu polskiego rynku przez towary z Ukrainy, niespełniające norm Unii Europejskiej, i tak, dalej, i tak dalej. Ale co warto podkreślić, strona ukraińska negocjuje bardzo twardo. Jest to niczym innym jak wynikiem tej bezwarunkowej pomocy, jaką Ukraina. Otrzymuje od, od Polski. Niewątpliwie taka postawa polskiego establishmentu ośmiela, ośmiela stronę ukraińską do stawiania żądań, do bardzo twardego negocjowania i to widzimy już od, od wielu miesięcy, że strona ukraińska usztywnia swoje, swoje stanowisko. W konfrontacji do tego, co mówią ukraińscy ministrowie, myślę, że warto przywołać tutaj dane Polskiego Ministerstwa Finansów, które podało niestety tylko częściowe dane za 2023 rok, konkretnie dane do listopada ubiegłego roku. I z tych danych wynika, że tej żywności sprowadzonej z Ukrainy do Polski było naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Wystarczy przywołać kilka danych z których wynika, że pszenicy z Ukrainy sprowadzono 347 tysięcy ton, kukurydzy 597 tysięcy ton, rzepaku ponad 73 tysiące ton, do tego trzeba dodać na przykład cukier 35 tysięcy ton, mięso drobiowe ponad 15,5 tysiąca ton, miodu ponad 8,5 tysiąca ton, koncentratu soku jabłkowego 14,5 tysiąca ton, jaja w skorupkach ponad 9000 ton, maliny mrożone ponad 20, prawie 24 tysiące ton, i tak dalej, i tak dalej. To jest. Ogrom, tak naprawdę, ogrom żywności, który został sprowadzony z Ukrainy, który zalał polski rynek. Jak powiedziałem, ta żywność nie spełnia norm Unii Europejskiej, jest o wiele tańsza niż ta produkowana przez polskich rolników, i tutaj te protesty rolników są po prostu uzasadnione. Jest to obawa o przyszłość polskiego rolnictwa, jest to obawa także o jakość żywności, którą, którą wszyscy po prostu spożywamy. W tym miejscu trzeba jasno podkreślić, że cała ta liberalizacja handlu z Ukrainą i dopuszczenie oligarchów ukraińskich do rynku polskiego to jest efekt błędnej polityki rządów w Warszawie. Przypomnę tylko, że były już premier Mateusz Morawiecki 26 listopada 2022 roku w Kijowie zadeklarował przekazanie 20 milionów dolarów na wsparcie eksportu zboża z Ukrainy. To był ogromny Błąd To był ogromny błąd, to był i, i dzisiaj no, mamy efekt tej błędnej polityki. To, co było robione w latach 2022-2023, czyli taka absolutnie bezwarunkowa pomoc militarna, finansowa, dyplomatyczna, polityczna dla Ukrainy, wiązała się także z otwarciem rynku polskiego na produkty, na produkty z Ukrainy i tego dzisiaj przeżywamy po prostu konsekwencje. Obecnie z punktu widzenia interesu państwa polskiego, w mojej opinii, kluczowe jest nie tylko natychmiastowe wprowadzenie pełnego embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, ale w ogóle zmiana polityki Polski wobec państwa ukraińskiego. Należy odejść od polityki uległości, polityki bezwarunkowego wspierania Ukrainy, która prowadzi tak naprawdę do coraz bardziej roszczeniowej postawy ze strony polityków ukraińskich, która prowadzi do coraz do, do większego usztywniania stanowiska establishmentu ukraińskiego wobec, wobec, wobec Polski. Uważam, że obok tego pełnego embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, należy zakończyć jakąkolwiek pomoc finansową i wojskową dla Ukrainy. Z punktu widzenia interesu państwa polskiego, ten konflikt należy zakończyć jak najszybciej i musimy sobie zdawać sprawę, że wojna na Ukrainie. To nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.